Bardzo jest to ważny problem, jakie są zalety postu u zdrowej osoby. Zwykle tak się składa, że osoby, które pierwszy raz podejmują post, to są często schorowane osoby. Czasami, które nie mają już alternatywy, czasami leki już nie pomagają. Albo na przykład czeka ich jakaś operacja, której się boją i dopiero wtedy podejmują post. Otóż choroba zaczyna się często w wieku dziecięcym. Choroby postępują. I właśnie, żeby robić posty w ciągu swojego życia, czyli stosujemy niezwykłą profilaktykę, chronimy przed rozwojem chorób przewlekłych, które czasami się ujawniają dopiero w wieku dorosłym. A więc objawy na przykład miażdżycy w postaci bólów wieńcowych są dopiero często w dorosłym życiu. A okazuje się, takie badania były robione na ludziach, którzy zginęli w młodym wieku w wypadkach, że miażdżyca dotyczy kilkunastu już procent nastolatków. W wieku po 60 roku życia jest już naprawdę tragicznie prawie zawsze. W poście warzywno-owocowym mamy ten błonnik, który jest takim wentylem bezpieczeństwa i ten post jest dla nas niezwykle bezpieczny i dobrze, że te kryzysy, które się zdarzają, są krótkotrwałe. I to na szczęście, że widać efekty i ludzie, którzy doświadczą, że im się choroby cofają, i to nie jedno, ale wszystkie, na pewno będą do tego postu zawsze powracać. Dlatego właśnie ta profilaktyka, właśnie ten zwyczaj, chociaż trochę, chociaż próbki, żeby robić posty, chroni nas przed chorobami cywilizacyjnymi. Kochani, jak przygotować się do postu? A więc przede wszystkim ważne jest psychiczne nastawienie. Musi być to tak zwane przyzwolenie, bo jeżeli robimy post na siłę, nie zawsze są efekty. Musimy chcieć to zrobić, musimy mieć dobre uzasadnienie. A przygotowanie do postu, to już robimy jakieś wyrzeczenia, na razie drobne. Na przykład kawy przestaniemy pić, na przykład mięso na jakiś czas wykluczymy z diety, czy jakieś produkty ciężkie, takie typu smażone, wędliny i tak dalej. Ale trzeba mieć pełną świadomość, że pokarmy, które nas uzależniają, nie są najzdrowsze w naszym codziennym żywieniu. Staramy się, żeby nasze pokarmy nas nigdy w żadnym wypadku nie uzależniały. Dlatego właśnie przygotowując się do postu, gdzie będziemy na przykład jedli tylko warzywa i owoce, warto na początku to, co nas uzależnia, odrzucić. Rzeczywiście trzeba wiedzieć, o co tu chodzi w tym oczyszczaniu. Potężny narząd, którym jest wątroba, narząd detoksykacji, będzie odtruwał toksyny, czyli zamieniał je rozpuszczalne w tłuszczach na rozpuszczalne w wodzie. Dlatego właśnie warzywa i owoce są tutaj strzałem w dziesiątkę. Wszystkie te enzymy, które są właśnie detoksykujące, są wspierane przez zawarte w naszych poczciwych warzywach i owocach związka. A więc różne to są polifenole, a więc są tam różne witaminy, różne minerały, których jest ogrom, które wspierają detoksykację. Może zatrzymam się tylko nad brokułem, którego moc w detoksykacji jest przeogromna, ale musi być surowy. Czy sok z niego, czy zblendowany, bo ugotowany traci tą wartość. On aktywuje w każdym naszym, w naszej komórce gen o nazwie NRF2, który automatycznie włącza detoksykację. A do tego wszystkiego, jeśli dołożymy jeszcze mechanizm działania postu, który jest w ogóle fenomenem, który w ogóle hamuje produkcję wolnych rodników i w ogóle uruchamia na każdym etapie, począwszy od atomu, a skończywszy na tkankach, uruchamia odtruwanie, czyli detoks. To mamy, kochani, strzał dziesiątka. A więc mamy najlepszą na świecie metodę nieinwazyjną, najbardziej naturalną, która organizm przestraja w kierunku spalania. Proszę Państwa, zwyczaj u nas w rodzinie jest już od lat, że zawsze staramy się robić post. One może nie są w moim przypadku długie, ze względu, że nie mam potrzeby, bo nie mam nadwagi, ale chociaż trochę warto, ale można również zrobić jeden dzień w tygodniu. To już jest coś, takiego postu. Później ze dwa dni w tygodniu, prawda? Jeżeli doświadczymy, chociaż że cokolwiek, jak ja zawsze mówię, drgnęło na plus, będzie to dla nas motywacją. I wtedy my ten post nawet przedłużamy. Czasami właśnie w weekend.
jest to świetna pora, weekend, człowiek musi wiedzieć, że nie jest to szkodliwe. U nas w rodzinie wszyscy też stosują posty, także rzeczywiście widzimy wspaniałe efekty i też wszystkich zachęcamy do zwyczaju praktykowania postu. Kochani, jak zachęcić osoby, żeby przeszły swój pierwszy post? Rzeczywiście trzeba mieć motywację. Trzeba wiedzieć, co chcemy osiągnąć. Jak to zacząć? Post wiąże się z wyrzeczeniem, więc budzi lęk. Ale jak to zacząć? Więc na początku właśnie warto jest pewne rzeczy pominąć, które są szkodliwe, czyli wprowadzić żywienie prozdrowotne. To już jest duży postęp. Proszę Państwa, jestem przekonana, że dużą pomocą przy takim rozpoczynaniu tego postu może być aplikacja. Mamy to pod ręką w każdej chwili. Możemy tam sprawdzić, zobaczyć, jak to zrobić. Pod okiem doświadczonych dietetyków możemy wybrać najlepsze opcje. Co zrobić, co jeść, jak to zacząć. I nie tylko na początku, ale także i później, jak wyjść z tego postu. Jest to pomoc dla nas wielka. Efekty są znakomite, ponieważ jest lepszy sen, wspaniała jest wydolność fizyczna, także człowiek, co w ciągu tygodnia nie zrobi, to po takim poście rzeczywiście robota, jak spłatka idzie. Jest wydolność również umysłowa wspaniała, także zachęcam. I do tych postów trzeba powracać. To nie może być jednorazowe. To jest styl życia, który powoduje, że będziemy zawsze zdrowi, bo to jest wielka profilaktyka, czyli zapobieganie chorobom. Spróbuj postu z aplikacją.